Dobrze jest pamiętać dzisiejszą Ewangelię, bo znajdujemy w niej uzasadnienie dla naszej piątkowej wstrzemięźliwości od mięsa. Tak, w piątek zabrano oblubieńca dusz naszych i zrobili z nim, co chcieli. Potrzeba więc, żeby przez to umartwienie, wyrzeczenie mieć udział w jego męce. Bo wiemy, że za darmo to my mamy łaskę i sposobność do nawrócenia. Ale potem to już nic nie ma darmo. Trzeba niebo zdobyć. Trzeba coś z siebie dać. Wspomnieliśmy w pierwszym dniu naszych rekolekcji o spowiedzi świętej. Wczoraj o Eucharystii. Dzisiaj trzeba o modlitwie nam pomówić. Dlatego, że jest to część naszego życia, nieodłączny element naszej wiary, naszego trwania przy Panu Bogu. Gdyby zadać pytanie, co to jest modlitwa, wydaje mi się, że najczęstszą odpowiedź, którą byśmy dali, to byłoby to, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem. I w tej odpowiedzi nie ma błędu. Tak, to prawda. Spotykamy Pana Jezusa, rozmawiamy z Nim. Modlitwa jest tym rzeczywiście. Ale trzeba nam szukać głębszych definicji, głębszej prawdy. Bowiem może okazać się, że będzie takie spotkanie z Panem Jezusem i taka z Nim rozmowa, która raczej sprawi, że ten człowiek będzie w gorszym stanie swej duszy po tym spotkaniu i rozmowie niż wcześniej. I może lepiej byłoby dla niego, żeby Pana Jezusa nie zaczepiał i żeby nie prowokował, żeby nie stawał do spotkania i rozmowy z Nim. Czy jest coś takiego możliwe? Otóż jest. Przypomnijmy sobie ów epizod opisany w Ewangelii, gdy Żydzi przyłapali kobietę na cudzołóstwie i przyprowadzili ją do Pana Jezusa i zadają Mu pytanie, czy mają ją zabić, czy wolno im zabić tę kobietę. Na co Pan Jezus pochylił się i pisał na piasku. Oni naciskają na Niego, nalegają, szukają, chcą odpowiedzi. Na co Pan Jezus wyprostował się i powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I dalej pisał na ziemi. Ci zaczęli odchodzić. Rozmawiali z Panem Jezusem? Rozmawiali. Spotkali się z Panem Jezusem? Spotkali. A stan dusz ich po tym spotkaniu był gorszy. Bo gdzie ich było właściwe miejsce? Ich właściwym miejscem, każdego z nich, to było to miejsce obok owej kobiety, u stóp Pana Jezusa. Właściwą postawą, jaką mieli przyjąć, to skrucha i żal za własne grzechy. Czego brakło w tym spotkaniu i w tej rozmowie z Panem Jezusem? Zabrakło więzi. Święty Jan Paweł II niegdyś w środowej nauce, w czasie audiencji generalnej podał definicję modlitwy, która jest głęboko zakorzeniona w wierze katolickiej. Modlitwa jest więzią duszy z Bogiem. Modlitwa jest więzią duszy z Bogiem. W więzi możemy wyróżnić wzajemną życzliwość, głęboką zażyłość, przyjaźń, wspólnotę celu. Bardzo trudny element do osiągnięcia. Wspólnota celu. Więź duszy z Bogiem zawiera również w sobie spotkanie i rozmowę. Ale spotkanie i rozmowa nie wyczerpują wszystkiego, co więź w sobie zawiera. Są tylko elementem więzi. Więź duszy z Bogiem. Dobrze, jeżeli sobie to wdrukujemy w pamięć. Przejmiemy się do głębi tą definicją, że obudzony w środku nocy, półprzytomny, zapytany, co to jest modlitwa, odpowie półprzytomnie. Modlitwa jest więzią duszy z Bogiem. Są tego poważne konsekwencje. Jeżeli będziemy przekonani, że modlitwa jest więzią duszy z Bogiem, to wówczas będziemy postrzegać poranny pacierz,
wieczorny pacierz, najlepiej na kolanach, bo jak kolana czują, to głowa wie, że był pacierz, choćby minuta, to wtedy pielęgnowanie modlitwy jest pielęgnowaniem więzi duszy z Bogiem. Zaniedbywanie modlitwy jest zaniedbywaniem więzi duszy z Bogiem. Wysiłek wewnętrzny, duchowy, żeby dobrze się pomodlić, żeby dobrze się sprawić w tym wydarzeniu, którym jest modlitwa, to będzie troska o więź duszy z Bogiem. Niechlujstwo, niedbalstwo to będą przymioty, którymi obdarzymy Boga. Tak Go potraktujemy. Więź duszy z Bogiem. Jakie są motywy, które mają nas skłaniać do modlitwy? Wymienię trzy motywy doskonałe, a potem trzy motywy niedoskonałe skłaniające do modlitwy. Pierwszym motywem doskonałym skłaniającym do modlitwy będzie miłość Boga. Kocham Boga. Kochając Boga, a miłość dąży do zjednoczenia, więc w sposób naturalny, tak, modlitwa, która jest więzią duszy z Bogiem, będzie tym sposobem. Podejmuję modlitwę, by trwać w bliskości tego, którego kocham, szukając zjednoczenia z Nim. Miłość motywem modlitwy. Inną przyczyną doskonałą, skłaniającą do modlitwy będzie posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo wynikające z miłości, bo kocham Boga i chcę spełnić Jego świętą wolę. Chcę być posłuszny Jego poleceniom. Wiem o nich, jest ich wiele. Wśród nich jest i polecenie modlitwy. Módlcie się. Módlcie się w każdym czasie. Nie ustawajcie w modlitwie. Módlcie się, byście nie ulegli pokusie. I przykład Pana Jezusa jest też zobowiązujący, nie tylko Jego słowo, ale i praktyka Jego życia. Modlił się. Widzę w tym wszystkim wyraźne polecenie. Trzeba się modlić. A że kocham mojego Boga, to pragnę spełnić Jego wolę. Posłuszeństwo. Trzecim motywem doskonałym, skłaniającym do modlitwy, to będzie świadomość, przekonanie, że gdy staję do modlitwy, gdy podejmuję modlitwę, to w tym właśnie czasie ja staję przed Bogiem. Staję przed Bogiem w Jego nieskończonym majestacie. Że moją modlitwą wyznaję wiarę w Niego, w Jego dobroć, łaskawość. Ba więcej, moją modlitwą i ofiarowanym czasem ja oddaję cześć Bogu należną. Bóg mnie stworzył, odkupił. Dwa powody, które sprawiają, że jestem zobowiązany wobec Boga, żeby oddać Mu cześć należną. I modlitwa jest tego sposobem. Motywy niedoskonałe skłaniające do modlitwy. Motywem niedoskonałym pierwszym niech będzie posłuszeństwo. Ale w poprzednim to miłość była motywem posłuszeństwa. W tym przypadku nie miłość, ale strach, obawa. Wiem, co Pan Bóg polecił. Wiem, jakie są Jego rozkazy. Wiem, że jest niezachwiany w swoich postanowieniach. Że Jego wyroki są nieodwołalne. I z tego strachu, lęku podejmę modlitwę, bo wiem, co On polecił, więc będę się modlił. Innym motywem skłaniającym do modlitwy będzie to, co wyrażamy w słowach jak trwoga to do Boga. Inny wariant tego motywu to jest bo co ludzie powiedzą, bo co o mnie pomyślą, jak mnie będą widzieć, bo co ludzie pomyślą. Tak, jest w tym drugim motywie również bojaźń. Czy to bojaźń przed niedogodnościami życia, przed kłopotami, trudnościami, jakimś cierpieniem, czy też jakaś bojaźń przed ludzką opinią, ludzkim spojrzeniem, jakiś wzgląd na innych ludzi. No, motyw niedoskonały, skłaniający do modlitwy. Inny motyw niedoskonały, skłaniający do modlitwy.
Pozwólcie, że ten trzeci to ja przedstawię w takim wyznaniu. Ja lubię się modlić. Jak mi jest słodko na duszy, gdy ja się modlę. Gdy ja się modlę, to ja tak wyciszam się. Takiego ukojenia doznaję, gdy ja się modlę. Gdy ja tak się wymodlę, to tak czuję się mocniejszy. Jest mi tak lepiej, tak rześko na duszy. Gdy ja tak się wymodlę, bo tak lubię się modlić, to tak naładuje moje akumulatory duchowe. Czy ktoś może jest zaskoczony, że ładowanie akumulatorów duchowych sklasyfikowałem do trzeciego motywu niedoskonałego, skłaniającego do modlitwy? Ale już śpieszę z wyjaśnieniem. Czy w tym wyznaniu człowieka modlitwy, czy usłyszeliście słowo Bóg? Nie. A może Duch Święty? Też nie? To może Matka Boża? Nie? No proszę bardzo. A co żeście usłyszeli? Usłyszeliście: ja lubię moje akumulatory. Ja się wyciszam. Ja nabieram sił. Mi jest słodko na duszy. Ja, moje, mnie, dla mnie. Zobaczcie, jaki egoizm, jaki egocentryzm, który jest zamachem stanu. Jest detronizacją Pana Boga. Ja i moje akumulatory. Ja i moje samopoczucie. Jak Pan Bóg jest w tym trzecim motywie traktowany? Pan Bóg jest potraktowany jak kontakt w ścianie. Podłączę się, naładuję akumulatory, wyłączę się i sobie funkcjonuję. Już mi jest dobrze. A potem znowu, no nie godzi się tak Boga naszego traktować. Pan Bóg nie jest jak kontakt w ścianie, a człowiek nie jest bateryjką. Modlitwa jest więzią duszy z Bogiem. I trzeba mieć na uwadze, że Bóg jest ważny, że potrzeba, żeby Go mieć na uwadze, nie siebie. Moi drodzy, jeżeli ktoś nie potrafi użyć motywów doskonałych, skłaniających do modlitwy, bo nie dość kocha Pana Boga, no czego świadectwem po prostu jest konieczność spowiedzi. Pan Jezus jasno podał kryterium miłości. Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Więc możemy przyjrzeć się sobie, że nasza miłość do Pana Boga jest mizerna. Co z drugim motywem? Moi drodzy, no nie oszukujmy się, jakże świerzbią nasze uszy te słowa o posłuszeństwie. To słowo posłuszeństwo jest rzadko wypowiadane. Nigdy w szkole, nigdy w mediach, prawie tak samo zambony. Niepokoi nas to słowo. Naprawdę. A ten trzeci doskonały motyw. Kto z nas rozumie, że Bogu naszemu, Bogu świętemu po trzykroć, Bogu żywemu i prawdziwemu, Stwórcy swemu i Odkupicielowi winien jest cześć i uszanowanie i uwielbienie i oddać Mu cześć należną? Kto z nas rozumie tę przypowieść o rolnikach, którzy mają oddawać tę część należną właścicielowi we właściwym czasie, a kradną dla siebie i chcą zawłaszczyć to dziedzictwo? Moi drodzy, naprawdę w nas jest mało rozumienia tej naszej powinności względem Boga naszego, że Bogu naszemu winni jesteśmy cześć i uwielbienie, że Bogu naszemu winni jesteśmy nasze nawrócenie. Jeżeli nie potrafimy używać motywów doskonałych, skłaniających do modlitwy, to używajmy motywów niedoskonałych. Tak, nie bójmy się przyznać przed Bogiem,
przed sobą samym i przed Panem Bogiem przyznać się. Tak, modlę się ze strachu. Znam rozkaz Boży i modlę się ze strachu. Modlę się dlatego, że boję się niedogodności życiowych, że takich czy innych tak zwanych tragedii i nieszczęść. I ja boję się. I w tej trwodze, do kogo masz pójść? Gdzie znajdziesz pomoc? Tak, naprawdę. Przyznać się przed Panem Bogiem. Panie Boże, ratuj mnie w tej biedzie. Ale też ratuj mnie w tej biedzie motywów niedoskonałych, skłaniających do modlitwy. Racz udzielić łaski. Wspomóż, bym wyrastał z niedoskonałych motywów i dorastał do motywów doskonałych, skłaniających do modlitwy, bo modlitwa jest więzią duszy z Bogiem. Jakże niebezpieczne jest zarozumialstwo. Jakże fałszywą ścieżką jest pycha, która człowieka skłania do wzgardy względem motywów niedoskonałych. Co? Ja mam się modlić, bo Pan Bóg mi rozkazuje? Nie, to ja poczekam. Ten strach przed Bogiem niech mi minie. Dopiero wtedy zacznę się modlić. Co? Ja mam się modlić? Jak trwoga to do Boga? Nie, to jest dla innych, dla tych słabeuszy, dla tych zalęknionych, jak trwoga to do Boga. Ja poczekam, aż mi trwoga minie i dopiero wtedy szlachetnie zwrócę się w modlitwie do Pana Boga. Jaka pycha, jakie zarozumialstwo. Nie umie użyć motywów doskonałych, skłaniających do modlitwy. Niedoskonałym wzgardzi i z czym zostanie? Z niczym. Z niczym. Moi drodzy, przymioty modlitwy są różne. I te, które by sugerowały taką bliską doskonałość modlitwy, jak staranność, uważność, gorliwość, pobożność, zaangażowanie. Albo też przymioty, które by sugerowały, że z tą doskonałością jest daleko. Jak niechlujstwo, niedbalstwo, rozproszenia, jak jakaś niestaranność, brak gorliwości. Otóż, moi drodzy, są różne przymioty, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że fundamentalne przymioty, które muszą być absolutnie zrealizowane, to nawet nie gorliwość, czy pobożność, czy uważność, jak wierność i stałość. Przyjmijmy sobie do wiadomości, że miłość bardziej wyraża się przez wierność i stałość niż przez entuzjazmy, fajerwerki, ekscytacje. Że bardziej przez wierność i stałość. Bo gdy tu zawalimy, to nawet nie będzie co rozpraszać. No dajmy sobie szansę na rozproszenia. Pilnujmy modlitwy. Natomiast co zrobić z tymi rozproszeniami? Gdy przyłapiesz siebie, że myśli pobiegły w inną stronę, to przyznaj się przed Panem Bogiem i wracaj z powrotem do modlitwy czy do mszy świętej, no gdziekolwiek jesteś. Nie zaczynaj od nowa, bo może się okazać, że ten upór człowieka, gdy zauważył rozproszenie i zaczyna od nowa, to raczej zdradza pychę. To jest raczej symptom, który zdradza jakieś zarozumialstwo, że on uważa siebie za zdolnego do doskonalszej modlitwy, do tak doskonałej, żeby uniknąć rozproszeń. Nie, człowieku, co cię miała ratować? Pokora. Tak, pokornie przyznaj się. Tak, nie potrafię mojej uwagi utrzymać w ryzach. Tak, nie potrafię uniknąć rozproszeń. Trafiają się, szarpią mnie bez przerwy. Tak, przyznaję się, Panie Boże, ale racz przyjąć taką moją modlitwę poszarpaną. Taką moją modlitwę, w której tak widać moją słabość. Nie zaczynaj od nowa. Kontynuuj. Wytrzymaj swoją własną niedoskonałość.
i ofiaruj dobremu Bogu to, co masz. Ale proś o więcej. Proś o więcej. Może też potrzeba byłby pewnej przemyślności, żeby wcześniej wyłączyć telewizor, a może lepiej byłoby go nie oglądać. Albo też nie nadstawiać ucha wieściom ze świata, czy z sąsiedztwa, czy ze sklepu, tylko raczej może więcej ascezy. Ale to... Dobrze, idźmy dalej, moi drodzy. Zrozummy, że trudno nam jest trzymać siebie w takich ryzach i w takiej dyscyplinie duchowej, żeby ta nasza modlitwa miała przymioty, które by sugerowały jakąś bliską doskonałość tej modlitwy. Otóż no raczej się te nasze ścieżki będą plątały i raczej niedoskonałość będzie wyłaziła. Trzeba nam cierpliwości i pokory. Ofiaruj Panu Bogu. Pamiętajmy, modlitwa jest więzią duszy z Bogiem, nawet jeżeli jest w tych przymiotach niedoskonałych. Ale wierność i stałość to jest miłe Panu Bogu, bo to będzie sposób okazania miłości Panu Bogu. Bywa tak, że są modlitwy, pacierze, które byśmy określili jako klepane. Różaniec klepany, pacierz klepany, my duchowni brewiarz klepany. Otóż pozwólcie, że docenię pacierz klepany czy różaniec klepany i będę starał się przestrzec nas tu wszystkich przed lekceważeniem klepanych pacierzy. A na pewno będę przestrzegał, nie zawstydzaj drugiego człowieka, nie zawstydzaj drugiego człowieka, o którym wydaje ci się, że on klepie pacierze, klepie różańce, że on nic innego nie potrafi, tylko klepie i bezmyślnie. Nie zawstydzaj. Otóż dlatego, że może okazać się, że tego człowieka na więcej nie stać. A on zawstydzony tym, że klepie, no bo klepie, zawstydzony, porzuci resztkę i nie ma nic. Jakiej niegodziwości można się dopuścić przez lekceważenie i zawstydzanie człowieka, o którym by się powiedziało, że on klepie bezrozumnie pacierze i różańce. Bo można okazać się wspólnikiem nieprzyjaciela i iście szatańską robotę robić, raczej zachęcić, raczej podtrzymać, niż zgasić. Raczej pomodlić się, żeby mi i innym Pan Bóg dał więcej tej wytrwałości duchowej i tej dzielności duchowej, która jest potrzebna do modlitwy i w ogóle do życia. Moi drodzy, modlitwa. O co mamy się modlić? Pozwólcie, że wspomnę o tym, że trzeba się modlić o zdrowie. Tak? Gdybym się zapytał, kto modli się o zdrowie i poprosił o podniesienie ręki, to uważam, że wszyscy powinni podnieść rękę. Bo uważam, że wszyscy modlą się o zdrowie, a jeżeli ktoś się nie modli o zdrowie, to powinien się modlić o zdrowie. O zdrowie, modlić się. Tak, proś o zdrowie, dlatego że zdrowie jest ważne. Że o zdrowie możemy powiedzieć, że jest bardzo ważne i trzeba o nie prosić. No tak. Ale na którym miejscu? I tutaj zaczyna się kłopot, bo zdarza się, a może i my należeliśmy do tego grona bałwochwalców, takich ochrzczonych pogan, którzy twierdzą, no zdrówka, bo to najważniejsze. Obyśmy tylko zdrowi byli. No najważniejsze to zdrowie. Jak już mam zdrowie, to już mam wszystko. Albo jeszcze mi tylko zdrowia potrzeba i już będę miał wszystko. Bałwochwalstwo, moi drodzy, to jest poważny nieporządek. Na którym miejscu powinniśmy prosić o zdrowie? No weźmy tę sugestię Pana Boga. Wyraźnie nam powiedziano. Może też wyjaśnię, dlaczego jestem przekonany, że Twoje zdrowie dla Pana Boga jest ważne i bardzo ważne.
Otóż przekonany jestem i będę bronił tego poglądu, dlatego że jak Pan Bóg dał Tobie zdrowie, to dał Tobie również przykazanie: nie psuj mojego daru. Stąd moje przekonanie, że Twoje zdrowie dla Pana Boga jest ważne. Dał Ci zdrowie i dał Ci przykazanie: nie psuj. Ale które to jest przykazanie? Z 10? Piąte. To jest piąte przykazanie. Dlatego będziesz prosić o zdrowie. W modlitwie będziesz prosić o zdrowie z całą determinacją, z całą nieugiętością, z wiarą głęboką. Tak, będziesz prosił o zdrowie na miejscu piątym, dlatego że zdrowie jest najważniejsze na miejscu piątym. Jeżeli przyjrzymy się sprawom, które są na miejscu piątym, to na miejscu piątym najważniejsze jest zdrowie. Tak, życie, zdrowie. Nie zabijaj, tak? Wiemy. I na miejscu piątym. Na czwartym? Na czwartym. Czci ojca swego i matkę swoją. Więc wyciągamy z tego wniosek, że zgoda w rodzinie, że wzajemna miłość, życzliwość, dobre słowo są ważniejsze od zdrowia. Więc trzeba z całą determinacją i nieugiętością na czwartym miejscu prosić o zgodę w rodzinie, o wzajemną miłość, życzliwość, dobroć. Na trzecim, drugim będziemy mieli szacunek dla imienia Bożego, szacunek dla Dnia Świętego. Na pierwszym usłyszymy: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Na pierwszym miejscu trzeba prosić o Boga, by raczył użyczyć swej łaski, by raczył stać się mieszkańcem dusz naszych, żeby był tym dostojnym gościem, który przychodzi do naszego życia, do naszych serc, do naszych dusz i umysłów, do naszych ciał. Bóg jest na pierwszym miejscu. I pamiętajmy, wywrotowcy do nieba nie idą. Nie wywracaj więc ustanowionego przez Boga porządku. Na pierwszym miejscu mamy prosić o Boga, o Jego łaskę. Jak nas uczyli, łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna i nic się nie zmieniło. Na pierwszym miejscu o Boga, o Jego łaskę, o łaskę dobrej spowiedzi. No przyjrzyj się sobie. Przyjrzyj się swoim bliskim w rodzinie, dzieci, zięć, synowa, wnuki potrzebują łaski dobrej spowiedzi bardziej niż zdrowia. Proś o to na pierwszym miejscu z całą determinacją o najważniejszą sprawę, o łaskę dobrej spowiedzi. Kogo byśmy nie wymienili, o kim nie plotkujemy, z kim nie rozmawiamy. Wszyscy potrzebują łaski dobrej spowiedzi. Zdrowie na piątym miejscu. Na czwartym rodzina. I taki porządek trzeba zachować. A w tych naszych modlitwach, w tym naszym zaangażowaniu i wzrastaniu w więzi duszy z Bogiem, jakże wspaniałą patronką jest nam Najświętsza Maryja Panna, która w więzi z Bogiem trwała nieprzerwanie. I przecież do niej się uciekamy i ją o pomoc prosimy, ale również w tym, żeby Boga pokochać bardziej, żebyśmy z tych motywów niedoskonałych, skłaniających do modlitwy, żebyśmy dorastali do tych doskonałych, które będą miłe Panu Bogu, a też będą bliskie nagrody życia wiecznego. Amen.